Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w Don't Starve Shipwreck razem z naszym Worlem. Nie wiem, mam coś poobracaną tą kamerę. Nie wiem, w którą stronę. Czekajcie, w ogóle muszę spojrzeć na mapę. No nie, to nie było tak. Jak to ja płynęłam? Czekajcie. Chyba to było tak. Chyba tak. Patrzcie, jak popłynęłam. Taka krecha. Prosta. Myślę, że teraz popłyniemy sobie w dół. Co? Bo tutaj tak, wiecie, no nic nie odkryte. A tak popłynęłam, a założę, że tutaj właśnie w tych miejscach były rafy kolorowe. To na 100%, ale to nic. Tak, jedzenie. I możecie zauważyć, że właśnie zrobiłam sobie plecak. A to jest zastanawiające. Ej, teraz tak patrzę, bo ja zrobiłam plecak. Normalny plecak, bo jak widzicie, mam 6 slotów, ale to jest jakby ten jego. Ciekawe. Co ja muszę zrobić? Na pewno musimy zrobić łódkę, bo tam się rozwaliła, ale właśnie, bo ja zostawiłam tam tą moją rybę, prawda? I ja muszę zobaczyć. Jest, leży. Fajna, podoba mi się. Z tą rybą to jest tak, że... O Jezu, ona się ten... Muszę zobaczyć, co potrzeba na tą broń. Pewnie coś, czego nie mam. Ona nam niszczy właśnie łódkę, nie nam tam zdrowie zabiera, tylko łódkę. Nie wiem, czy to będzie tutaj. Co to jest? Kaktus? Co to za kaktus, słuchajcie? Róg jakiś? Co to jest? Nie mam pojęcia. 2 złota. 1 złota? Naprawdę ja nie mam złota? Jak to możliwe? Bo ja miałam chyba tylko na maszynę, co? To powiem wam... Dobra, zjedz mi to. Coś muszę wywalić, bo... Ile mam krzemienia? 17... Nie! Bo przecież łódkę jeszcze zrób, sieroto. Widzicie? Widzicie? Oczywiście ja mówię do siebie, jakby co. Chcecie, żagiel. Ja nie mogę, aż potrzebuję 4. A tutaj tego nie ma przecież. No po prostu. Nie zrobię tej łódki, słuchajcie. Bez sensu totalnie. Powiem wam, że kiepsko to wszystko wygląda, bo... No bo co? Będę musiała zrobić znowu tratwę. No bo co mam za wyjście? Nie mam żadnego wyjścia. A nie mam znowu złota. I to takie... Ja po prostu mam zdecydowanie za mało miejsca. Dla mnie to powinien być plecak na 20 slotów i pewnie i tak by mi brakło. Jeszcze szczególnie tak na początku, bo jak już założymy jakiś tam obóz, prawda? No to wtedy zrobię sobie skrzynkę i pozostawiam to wszystko, tak? No ale teraz... Te początki są zawsze dla mnie trudne, słuchajcie, bo... Wow! Patrzcie, co znalazłam! Nie wierzę, nie wierzę. Ale kurde, będziemy się musieli stąd zabierać, bo... Bo... Trudno, wiecie co, no... To otworzę. Jedz to. Bo ja nie mam miejsca na to wszystko, niestety. Skóry wywal, bo to jeszcze zdążymy... Skóry wywal. Zdążymy... Gdzieś tam sobie zebrać. Przejdę się tu i tak na ląd, musimy tu zostać. I musimy gdzieś płynąć dalej, bo ja muszę sobie zrobić łódkę, żeby móc pływać. Patrzcie, tu mam jeszcze jedną tą. Gdzieś po drodze musiałam wywalić. Połóż to tutaj. No i tak, będę musiała zabrać garnek. Co, może jeszcze trochę drewna sobie zetnę. I tutaj jestem. Ale że mam kamizelkę, to jestem mega zadowolona. Ej, zostawiam... Nie, wzięłam tę czapkę, dobra. Nie chciałam tego sadzić, no ale dobra. Nie! Zdążę?
Dobra. No i nie zrobię tej łódki, no. Dwóch tych mi brakuje. Tu potrzebuję alchemiczną. Tutaj też. Żagiel sobie mogę zrobić, tylko że nie mam łódki. No nie mogę. Bez sensu, no. Tutaj też potrzebuję bambusa i tego. I dupa, powiem wam. A to mi się zaraz popsuje, no nie. Co tu zrobić, słuchajcie? Rozwalę to. Żeby odzyskać sobie złoto... No właśnie. Już myślałam, że mi nie wypadnie. Żeby móc sobie zrobić kolejną. Ale coś muszę wywalić jeszcze. Dobra, wywal to. I jeszcze coś muszę wywalić. Myśl, kobieto, bo czas leci. Dobra, wywal to. Bo trzeba zabrać garnek. Dobra, otwórz. I lecę, bo szkoda czasu. Tamta tratwa to już do niczego się nie nadaje. Mówię tyle dobrze, że... że tą kamizelkę mam, nie? Jak zginę, to mi gdzieś tam przeniesie. Kurczę, powiem wam, że ta mapa taka strasznie kiepska mi się tutaj zrobiła według mnie. Nie wiem. No ale co? Nie zawsze można mieć takie szczęście, prawda? No wchodź! Płyniemy, płyniemy! Szybko jakiś ląd trzeba znaleźć. Z kamieniami, ze złotem znaczy się. Ze złotem i... No, oczywiście, że fale nie w tą stronę. Jak ja bym chciała. Mam nadzieję, że coś tu będzie blisko w miarę, bo kurczę... Nie chcę, żeby mi się ta ryba zmarnowała. Potrzebuję złota. Czekajcie, spójrzmy w ogóle, jak to wygląda. Kurde... Ej, my tu mamy skarb odkryty! Ej, i tutaj jest złoto! Dobra, słuchajcie, płyniemy, ale to jest strasznie daleko. Czy ja tam zdążę dopłynąć, słuchajcie? Ale tam mamy pewność, że jest złoto. Jeszcze te fale nie w tą stronę, co ja chcę. I jeszcze ta łódka. Dobra, ale nie narzekam. Dobra, nie narzekam. Jest jak jest. Tu chyba jest jakiś ląd. Ale... Płyniemy tam. Płynę prosto tam, dlatego że tam mam pewność, że będzie złoto, tak? Może ta ryba mi wytrzyma? Choć w sumie, tam gdzie ona mnie zaatakowała, w tym miejscu jest tutaj ląd. Dobra, to później tutaj wrócimy najwyżej. Płynę prosto tam, bo tu widzę, będą małpy na pewno. Chociaż tu byśmy mieli... Wiecie co? Jest złoto. Na chwilę jednak wejdę, bo weźmiemy sobie właśnie bambusa. Bo gdyby później znowu na łódkę miało mi braknąć, to bez sensu, prawda? A tutaj też widzę, że jest, więc szybko to pozbieramy. Ale generalnie popłyniemy tam. Bo czy ja zdążę tam dopłynąć, słuchajcie? Ile potrzebowałam na tę łódkę? Czekajcie. No tak, no, Dobra, co wywalić? Jezu, szybciej myśl, kobieto. Idę dalej. Bo chcę zdążyć tam dopłynąć, ale nie wiem, czy zdążę. W tym tempie, słuchajcie. Może mogłam się tu zatrzymać na noc. Patrzcie, tutaj jest ołtarz!
Wiecie co? Nie, dobra. Najwyżej ja tu wrócę. Próbuję tam płynąć. Tu jest jedzenie. Tutaj można by właściwie wrócić, ale najpierw popłyniemy tam. Nazbieram sobie złota, bo tam na 100% będzie złoto, bo to jest ten biom. I tutaj wrócę, bo być może tu będzie jakaś fajna wysepka, taka na bazę, wiecie. Zobaczymy, co tu jeszcze jest, prawda? Jakaś duża jest, zobaczcie. No. Tylko akurat w tej części ul jest. Są same te łąki takie, nie? Ale są kwiatki, jest trawa, jest jedzonko, tu jest jakiś kamień, widzę. Także ja chcę tam popłynąć, no już jesteśmy niedaleko, bo jest jeszcze ten skarb i chcę zobaczyć, wiecie, ja jestem łasa na skarby. Co często kończy się śmiercią, ale wiecie, kto by tam się przejmował. moja ciekawość jest silniejsza od ryzyka. Dobra, może zdążę, co? Kurde. Bawoły! Tutaj są bawoły. Kurde, mogę nie zdążyć. Wiecie co? Nie zdążę. Czy wy bawoły jesteście z jakimś lądem połączone? Bo ja bym musiała jednak tu przestanąć. Słyszę węże? Nie. Nie zdążę. Nie zdążę, nie zdążę. Niestety. Patrzcie, jak blisko. No ale co miałam zrobić? Nie zdążę, niestety. Płynąć nie mogę. Fuck. Na chwilę zrobię tak, bo gdybym musiała robić drugą szybko. Bo nie wiem, czy mi wytrzyma. No nic, ale jesteśmy blisko. Przeczekamy. Nie chcę ryzykować, bo wiecie. Ostatnio to się źle skończyło. Kurczę, patrzcie, ale tak blisko. Dobra. Ale ten kilof to jest mi potrzebny. Dobra. Płyniemy, bo już jesteśmy blisko, więc tyle to już dopłyniemy. Ale wygląda to tutaj ciekawie, bo tam niedaleko jest taka, wiecie... wysepka. Z tym jedzeniem i tak dalej. Patrzcie, jak byłam blisko. No to nic. Już ma upiszony wstrętny. A, to się tak tutaj fajnie łączy. Spójrz. Wow, ile tu tego. Spójrz to na chwilę. Ile krzemienia. Muszę to pozbierać, bo mi zaraz małpy zbiorą. Tutaj jest złoto. A weź sobie, weź sobie. Mam cię gdzieś, głupia małpo. Nie będę z tobą zaczynać. Zrobię sobie nowe. Tu jest sporo kamienia, krzemienia i wszystkiego, więc spoko. Co to było? O, kwiatek, dobra. Mamy 3 złota. O, tu leży, patrzcie. Tu jest mój skarb. A może by na takim biomie się rozbić, słuchajcie? To może nie było głupie, co? Bo już mamy choinka. 7 dzień. A wiecie. Jak to tu wygląda? To jest ta czacha taka! Ej, może zrobimy sobie tu miejscówkę? No, to by było fajne. To jest co? Na nosie. Tu jest skarb. Dobra. Postawię sobie maszynę.
To jest. Alchemiczną potrzebuję! Nie. Dobra. Postaw to. Wywal na chwilę to. 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 I chyba tu zostaniemy. Wiecie? Boję się o te małpy. Tylko... Może zrobimy tak? I tak będziemy grać sobie? Czy to jest jakoś daleko od brzegu? Chyba tak, słuchajcie. Dobra, teraz potrzebuję złota jeszcze. Może gdzieś akurat leży. A jak nie leży, leży. Wow! No, tu zrobimy sobie bazę, co? Na tej czaszce. Super. Zdążyłam! Mamy piłę! Świetnie, cieszę się. Nie, chciałam zrobić sobie skrzynkę. Od razu. I odłożymy sobie tutaj kilka rzeczy. Czekajcie, tu będzie ognisko. Dobra, na razie sobie tu postawię. Tak. Odkładamy to zjedz. To... No dobra, to. Tu zaraz sobie zrobię zbroję. Idź stąd. Bo ona mi zaraz wszystko wyzbiera, słuchajcie. Idź mi stąd. Zostaw mi krzemień. No patrzcie, co za małpa. Ja zaraz tam pójdę i jak coś to porozwalam. Zaraz w ogóle przejdziemy się po tej mapce, ale szybko zbieram, bo ona mi zaraz wszystko wyzbiera, nie? I porozwalam im te domy, żeby mi się nie respiły i będzie święty spokój. Tak jak ostatnio. Później jeszcze podpłyniemy sobie na tą wysepkę, co mieliśmy po drodze. Co było to właśnie jedzenie tam. I bawoły, pozbieramy sobie kubki. Tak, myślę, że chyba tu będzie ok, wiecie? To? Jakiś dziwny dźwięk słyszałam, albo miałam schizę? No nie wiem, nie wiem. Ta małpa mnie tu irytuje. Wstawimy sobie, słuchajcie, jedzonko, bo jestem głodna. Chciałabym rozkopać ten skarb, właśnie. Wiecie? Jeszcze was podtrzymam w niepewności, co tam jest. Dobra. Wow. Ile ja potrzebuję na lodówkę, słuchajcie? Wow. Właściwie... Po co ja to stąd zabieram? Mogłam tu zostawić może. Ale nie lubię tak, bo nie wiem, chyba i tak sobie tutaj przestawię tą skrzynkę, ale na razie niech jest. Ile ja potrzebuję na lodówkę, słuchajcie, tych przykładni? Ja mogę zrobić lodówkę, Boże Święty, czy wy to widzicie? No to ja tu zostaję, słuchajcie, bo to jest ewidentnie znak. Chyba, że muszę stąd, chociaż... Gdzie noc, tak czy siak. Dobra. Zaraz mi tu pewno wyskoczy ten... Wiecie, ta lawa taka.
Wiedziałam! Tak czułam, nie? Mówiłam, że to... Trudno. To nic, słuchajcie. Nie szkodzi. Czyli to nie jest dobre miejsce na skrzynkę. To dobra, no to na razie będzie ta, no bo co? Drewno tutaj mamy. Kurde. Czy to nie będzie za blisko, słuchajcie? Chyba nie, co? Chyba więcej mi tu nic nie spali. Będziemy mieć, widzicie, za darmo. Za darmo będziemy mieć, wiecie co? Płomień będzie nam jaśniej. Patrzcie, mam już aż 2T. No, nie mamy drewna za bardzo. Słyszę pająki. Tu gdzieś są blisko nawet. Dobra. Najważniejsze. Musimy iść po drewno. A ja chyba nie mam tego. Siekierki. Bo trzeba sobie zrobić łódkę. Więcej chyba żadnych skarbów nie miałam, prawda? Tak mi się wydaje. To są pająki. No i dobrze, pająki na razie sobie tutaj są. No, jeszcze żadnego węża nie ma, słuchajcie. Aż dziwne. Od razu sobie sadzę, bo wiecie... Drewna nigdy za dużo. Drzew w sensie. Dobra, przejdźmy sobie tak trochę, bo i tak chyba tutaj sobie jeszcze zostaniemy. Zwiedzimy tą wyspę. Tak, dzień dobry. Nie! Coś tam mi zeżarło, ale to nic. I nie macie domu. Ha, ha, ha. Wiem, że jestem wredna, ale nienawidzę małp. Teraz będziecie ze mną lecieć, co? Twardo za mną lecą. W sumie gody widzę. Dlaczego one mnie atakują, że im dom rozwaliłam? Naprawdę? Patrzcie, tu macie kolegów. Tu macie dom. Który też muszę rozwalić, tak swoją drogą. Czy po nim jeszcze? Nie. Tak. Dobra. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda, co? No i... Idealne miejsce na bazę, według mnie. Idę jeszcze zobaczyć tam na górę szybko. Ale nie, bo ja lodówkę miałam. Co ja potrzebowałam tą lodówkę? Chwila, chwila. Widzicie, ja się zapędziłam. Kamień. No. Patrzcie, zapomniałam o tym i znowu zrobiłam z tej strony. Kurczę. Mam nadzieję, że... Że to się nie spali. Nie, chyba nie. Dobra, zrobimy sobie łódkę. Tak mam mało drewna.
Ale to nic. Dobra, mamy łódkę. I... No to zróbmy sobie ten żagiel w sumie, czemu nie? Idziemy zobaczyć, co tutaj dalej jest. Znowu... Małpiszone wstrętne. Dużo ich tu, ale to nic. Aha, tutaj już jest koniec. Czyli to będzie coś takiego, ale... Tutaj mamy zaraz te bawoły, prawda? Tutaj są... Zaraz tutaj popłyniemy. Znaczy nie wiem, czy w tym odcinku. Zaraz muszę zobaczyć, jak to wygląda z tym nagrywaniem. Chyba będę powoli kończyć. Ale tam się przepłyniemy w kolejny. No a z tymi małpami po prostu trzeba zrobić porządek. No i tyle. I tak to wygląda. Chciałabym porozwalać te domy. Biorę, bo nam zaraz zeżrą. O, tu jest jeszcze złoto, dobra. No i tak będą za mną latać. Kolejnego biorę Wilbura, słuchajcie. Nie! No i patrzcie, zabrały, nie? Tu jest jeszcze złoto. Dobra, spoko. Myślę, że jest ok. Moje! Dużo drzew, dużo wszystkiego. Myślę, że tu będzie ok, tylko trzeba zrobić porządek z tymi małpami. Po prostu. Tak to wygląda. Dobra, myślę, że miejscówka jest mega. Podoba mi się. Na takiej czaszce tu mamy pająki blisko. Super. No, ale co z tym? Tu było super. No to tu będę sobie stawiała skrzynki i tyle. O. I tak zostawimy. Prawda? Jeszcze tylko zobaczę, co ja potrzebuję na... Wiecie co? Na... Nie tutaj, tutaj, na ten piecyk. A, tego koralowca, piasek. Koralowca. Dobra, ale to już w kolejnym odcinku, kochani. Boże święty, to mnie będzie straszyć. Ale wiecie, zawsze jakiś tam trochę darmowy ogień mamy. Mam nadzieję, że już tutaj nic mi się bliżej nie rozprzestrzeni, prawda? Także chyba oko mu popsułam, co? No, musimy zostawić tu jeszcze ewentualnie. Albo takie po jednym zostawię, zobaczymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Myślę, że miejscówka jest całkiem fajna. W kolejnym, no bo wiecie, że jest kurde, który dzień? Który dzień? Ósmy, no. A ja nie miałam miejscówki. Tu się przepłyniemy, bo tu jest na pewno jakaś fajna wyspa, duża, widzę, połączona. Także tam się przepłyniemy, no jakieś koralowce będzie trzeba znaleźć. Patrzcie, ja płynęłam. Do skarbu po prostu, centralnie. I żegnam się z wami, z tymi wstrętnymi małpiszonami. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.